Cześć, siemanko. Dzisiaj przedstawię Ci 50 ciekawostek. Dziękuję za każdą łapkę w górę. To bardzo pomaga mi się rozwijać i motywuje do naszej pracy. Nie przedłużając, lecimy z pierwszą ciekawostką. Słynna kwestia Leonardo DiCaprio, Jestem królem świata, w znanym na całym świat filmie Titanic, była improwizowana. Chociaż słów tych nie było w scenariuszu, na pewno nikt z nas nie wyobraża sobie filmu bez tej kwestii. Pojedynczy makaron w słynnym włoskim daniu spaghetti nazywa się spaghetto. Słoneczniki mogą wspomóc odtruwanie radioaktywnej gleby. Na przykład Japonia używa tych niezwykłych kwiatów, by naprawić skutki katastrofy w Fukushimie. W stanie Colorado w Stanach Zjednoczonych wciąż znajduje się jeden aktywny wulkan. Ostatni raz doszło do erupcji tego wulkanu jeszcze w czasach, gdy Egipcjanie budowali piramidy. Jeśli zbierzesz kluczyki samochodowe do swojej głowy, zwiększy to ich zasięg. Dzieje się tak, ponieważ głowa pełni w tym wypadku funkcję nadajnika radiowego. W chwili narodzin mała panda ma mniejsze rozmiary niż mysz. Mężczyzna imieniem Forrest Fenn, handlarz sztuką oraz autor, przed swoją śmiercią ukrył majątek warty ponad $1 milion w górach skalistych. Wiadomo o śmierci 4 osób, które starały się znaleźć ów skarb, do tej pory jednak nikomu się to nie udało. Broża z kolcami dla psa wynaleziona została przez starożytnych Greków, którzy chcieli uchronić swoje psy przed atakiem wilków. Jack Daniel, ten sam, który wynalazł rodzaj whisky, zmarł w ten sposób, że kopnął safe, w wyniku czego dostał urazu palca u stopy, co spowodowało wdaniem się zakażenia i śmiercią. Planeta karłowata Pluton zawdzięcza swoją nazwę pewnej 11-letniej dziewczynce o imieniu Venetia Bernay. Zaproponowaną nazwę tłumaczyła tym, że skoro planeta ta jest tak daleko od Słońca, powinna przyjąć imię rzymskiego boga zaświatów – Plutona. Nazwa została oficjalnie zatwierdzona 1 maja 1930 roku. Około 50% złota wydobytego na Ziemi to złoto pochodzące z jednego miejsca, a jest to Witwaters Land, pasmo górskie w Afryce. 75% tego, co spożywają ludzie na całym świecie, bazuje zaledwie na 12 roślinach i 5 różnych gatunkach zwierząt. Stolica Albanii, Tirana, ma dużo wspólnego z innymi europejskimi miastami i stolicami, oprócz jednego. Podobnie jak w Watykanie, w Tiranie na próżno będziemy szukać restauracji McDonald's. Największa populacja Japończyków poza rejonem Japonii znajduje się w Brazylii i mieszka 1,6 miliona Japończyków. Smyczki skrzypcowe robi się zazwyczaj z włosia końskiego. Marynarka wojenna Kanady może pochwalić się zaledwie 30 statkami. To mniej niż posiada większość krajów trzeciego świata. Johnny Cash wziął jedynie 3 lekcje śpiewu, po czym jego nauczyciel powiedział mu, aby zaprzestał tych lekcji, aby nie wyzbył się swojego naturalnego, charakterystycznego brzmienia. Dla fanów głosu tego muzyka to chyba bardzo dobra informacja, ponieważ gdyby nie to, nie byłoby w nim oryginalności. Ludzie, którzy umieszczają na portalach społecznościowych takich jak Facebook czy Instagram swoje treningi fitness, częściej miewają problemy psychologiczne niż ludzie, którzy tego nie robią. Średniowieczne pasy czystości to mit. Większość źródeł, na których się dziś opieramy, pochodzi z XVIII lub XIX wieku i były wówczas opublikowane jako żart. Duża większość dzieci z autyzmem jest leworęcznych. By spalać kalorie, nie trzeba ćwiczyć. Co ciekawe, spalamy kalorie nawet stojąc. Osoba o przeciętnej wadze spala jakieś 150 kalorii dzięki staniu. Jednak aby spalać więcej, potrzebne jest nam już jakieś aktywne zajęcie. Jeszcze w warunkach naturalnych żyjemy jakieś jedyne 6 miesięcy, ponieważ istnieje tak wiele ich naturalnych drapieżników. Jednak w kontrolowanym, bardziej przyjaznym środowisku, na przykład w hodowli, żyją nawet do 2 lat. Naukowcy udowodnili, że używanie nitki dentystycznej działa korzystnie na naszą pamięć. Ma to związek z pozytywnym działaniem na ukrwienie mózgowe. Firma Ben & Jerry posiada internetowy cmentarz wycofanych z oferty smaków lodów. Każdy wycofany smak ma zdjęcie, lata życia oraz epitafium. Miłośnicy lodów mogą zobaczyć, jak bogatą ofertę miała marka na przestrzeni lat. Naukowcy odkryli, że w pewnym podwodnym, aktywnym wulkanie żyją rekiny. Niestety nie jest obecnie możliwe zbadanie ich przez nurków, ponieważ grozi to oparzeniem, a nawet śmiercią. Kalendarz etiopski jest obecnie jakieś 7,5 raza w tyle za kalendarzem gregoriańskim, ponieważ mieści w sobie 13 miesięcy. Często powtarzane w psychologii, że przeciwności się przyciągają, to tak naprawdę mit. Na partnera szukamy raczej kogoś, kto przypomina nam członka rodziny lub siebie samego. Najstarsza nieotwarta butelka wina została odnaleziona w rzymskim grobowcu i liczy sobie jakieś 1650 lat. W Wielkiej Brytanii mamy najwięcej tornad na milę kwadratową niż w jakimkolwiek innym państwie. Chociaż żadnemu środkowi psychoaktywnemu nie udowodniono działania, które zmuszałoby kogoś do powiedzenia prawdy, takie państwa jak Kanada, Rosja czy Indie stosują tzw. serum prawdy. Popularne drażetki tiktaki zawdzięczają swoją nazwę charakterystycznemu dźwiękowi, który słyszymy, kiedy cukierki skaczą po opakowaniu. Jakieś 50% apartamentów w Los Angeles nie posiada w sobie lodówek. Jest to legalne, ponieważ lodówki są tam uważane za udogodnienie.
Właściciele lokali nie czują się zobowiązani do zapewnienia tego typu luksusu. W Wielkiej Brytanii istnieje firma, która umożliwia swoim pracownikom wzięcie wolnego na żądanie, spowodowane kacem. Pracownicy mają możliwość wzięcia 4 dni wolnego na rok właśnie z takim uzasadnieniem. Są tylko 2 kraje na świecie, których flaga zawiera kolor fioletowy. Jest to Nikaragua i Dominika. Najcichsze miejsce na świecie znajduje się w stanie Minnesota w Stanach Zjednoczonych. Można je zmierzyć w negatywnych decybelach. Jest tam tak cicho, że można usłyszeć bicie własnego serca i przesuwanie się kości. W języku japońskim znajdziemy słowo tsunduku. Jest to określenie na zjawisko kupowania zbyt dużej ilości książek, zostawiania ich w domu i nie czytania ich w ogóle. Żucie gumy zwiększa wydolność umysłową bardziej niż kawa, jednak nikt nie wie, dlaczego tak się dzieje. Najszczęśliwsze kraje na świecie mogą również pochwalić się najwyższą ilością zażywanych antydepresantów przeliczeniu na mieszkańca. Mimo że irlandzki to narodowy język Irlandii, jest więcej osób w tym kraju, które posługują się językiem polskim. Jest pewien bar w Yukon, który serwuje drink nazywany Surtoe Cocktail. Jest to whisky w pływającym w kieliszku ludzkim dużym palcem od stopy. Szacuje się, że około 60 tysięcy ludzi spróbowało tego drinku. Jeśli przetniesz rozgwiazdem, nie będzie krwawić, ponieważ nie posiada krwi. 12% wszystkich języków świata to języki używane w Papui Nowej Gwinei. Używa się tam przeszło 800 języków plemiennych. Kiedy ćwiczysz, spalany tłuszcz metabolizuje się do dwutlenku węgla, który wydychasz w czasie wysiłku fizycznego. Mówiąc krótko, wydychasz swój tłuszcz. Rosjanie uważają, że jedzenie lodów sprawi, że będzie ci ciepło. Badanie z Uniwersytetu na Harvardzie podaje, że brak przyjaciół może być tak szkodliwy jak palenie. Dorosłe koty miauczą jedynie na ludzi, nigdy na siebie nawzajem. Małe koty miauczą natomiast na swoich kocich mam. Gry wideo zostały uznane za bardziej skuteczne w zwalczaniu depresji niż terapia. Mona Lisa została ukradziona z Muzeum Louvre w 1911 roku, co przyciągnęło większą ilość turystów w to miejsce. Najwyższa góra w Układzie Słonecznym jest 3 razy wyższa niż najwyższa góra na świecie, Mount Everest. Znak podniesionych w górę kciuków prawdopodobnie wziął się z Chin i służył chińskim pilotom do komunikowania się ze sobą nawzajem. Możesz użyć podobnego znaku, zostawiając łapkę w górę i doceniając moją pracę. Napisz również w komentarzu, która z ciekawostek podobała Ci się najbardziej. Do zobaczenia w kolejnych materiałach.